Kroki do Chrystusa. Rozdział pierwszy. Miłość Boga do człowieka. Natura i objawienie jednakowo świadczą o miłości Boga. Nasz Ojciec w niebie jest źródłem życia, mądrości i radości. Spójrz na cudowne i piękne sprawy natury. Pomyśl, o ich zdumiewającym dostosowaniu do potrzeb i szczęścia nie tylko człowieka, ale wszystkich żywych stworzeń. Światło słoneczne i deszcz, które radują i odświeżają ziemię, wzgórza, morza i równiny wszystko mówi nam o miłości Stwórcy. To właśnie Bóg jest tym, który uzupełnia codzienne potrzeby wszystkich swoich stworzeń. Tak wyrażają to. Piękne słowa psalmisty. Oczy wszystkich oczekują Ciebie, a Ty im dajesz pokarm we właściwym czasie. Otwierasz swoją rękę i nasycasz do woli wszystko, co żyje. Z Księgi Psalmów. Bóg uczynił człowieka w pełni świętym i szczęśliwym, a na pięknej Ziemi. Gdy wyszła z ręki Stwórcy, nie było niszczenia ani cienia przekleństwa. To właśnie przestępstwo Bożego prawa, prawa miłości, było tym, co sprowadziło nieszczęście i śmierć. Mimo to, miłość Boga jest objawiana nawet wśród cierpienia, które wynika z grzechu. Napisane jest, że Bóg przeklął Ziemię dla człowieka. Z pierwszej Księgi Mojżeszowej. Cierń i oset, trudności i próby, które czynią jego życie mozolnym i pełnym troski, są przeznaczone dla jego dobra jako część kształcenia potrzebnego w Bożym planie, podniesienia go z ruiny i degradacji, których dokonał grzech. Świat, choć upadły, nie jest wyłącznie smutkiem i niedolą. W samej naturze znajdują się poselstwa nadziei i pocieszenia. Na ostach są kwiaty, a ciernie okryte są różami. Bóg jest miłością. Napisane jest na każdym otwierającym się pączku. Na każdym źdźble wschodzącej trawy. Urocze ptaki, sprawiające, że powietrze rozbrzmiewa ich radosnymi pieśniami, Delikatnie zabarwione kwiaty w swoim pełnym rozwoju rozsiewające w powietrzu zapach, wysokie drzewa leśne ze swoim bujnym, żywozielonym ulistnieniem. Wszystko daje świadectwo czułej, ojcowskiej trosce naszego Boga i jego pragnieniu uczynienia swoich dzieci szczęśliwymi. Słowo Boże Objawia jego charakter. On sam oznajmił swą nieskończoną miłość i litość. Gdy Mojżesz modlił się: Ukaż mi, proszę, Twoją chwałę, Pan odpowiedział: Sprawia, że przejdzie cała dobroć moja przed Twoim obliczem, z drugiej księgi Mojżeszowej. To jest Jego chwała. Pan przeszedł przed Mojżeszem i oświadczył: Pan, Pan Bóg miłosierny i litościwy, nierychły do gniewu, obfity w miłosierdziu i prawdzie, zachowujący miłosierdzie nad tysiącami, przebaczający nieprawość i przestępstwo i grzech. Z drugiej księgi Mojżeszowej. On jest długo cierpliwy i wielkiego miłosierdzia, bo się kocha w miłosierdziu, z księgi Jonasza i z księgi Michałasza. Bóg związał z sobą nasze serca niezliczonymi dowodami na niebie i na ziemi. Starał się objawić nam siebie za pośrednictwem spraw natury, a także najgłębszych i najczulszych więzów, jakie są w stanie poznać ludzkie serca. Te jednak, tylko niedoskonale przedstawiają jego miłość. Choć dane zostały wszystkie te dowody, wróg dobra zaślepił umysły ludzi, aby spoglądali na Boga ze strachem, aby uważali go za surowego i bezlitosnego. Szatan doprowadził ludzi do tego, że wyobrażają sobie Boga jako istotę, której głównym atrybutem, jest srogie osądzanie, taką, która jest surowym sędzią, szorstkim i stawiającym duże wymagania wierzycielem. Przedstawił stwórcę jako istotę, która zawistnym okiem wygląda, by zauważyć błędy i pomyłki ludzkie w celu nawiedzenia ich sądami. Jezus przyszedł aby żyć wśród ludzi właśnie w celu usunięcia tego mrocznego cienia, przez objawienie światu nieskończonej miłości Boga. Syn Boży przyszedł z nieba, aby uwidocznić Ojca. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, objawił go z Ewangelii Jana. I nikt nie zna Ojca, tylko syn, i ten, komu syn zechce objawić. Z Ewangelii Mateusza. Gdy jeden z uczniów prosił: Pokaż nam Ojca, Jezus odpowiedział: Tak długo jestem z Wami, a nie poznałeś mnie, Filipie. Kto mnie widział, widział Ojca? Jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca? Z Ewangelii Jana. Opisując swoją ziemską misję, Jezus powiedział: Pan namaścił mnie, abym głosił Ewangelię ubogim, posłał mnie, abym uzdrawiał skruszonych w sercu, abym uwięzionym zwiastował wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność. Z Ewangelii Łukasza. To stanowiło jego dzieło. Chodził czyniąc dobro oraz uzdrawiając wszystkich, którzy byli uciskani przez szatana. Istniały całe wsie, gdzie w żadnym domu nie było jęku choroby, gdyż on przez nie przeszedł i uzdrowił wszystkich chorych. Jego działalność dawała dowód jego boskiego namaszczenia. Miłość, Miłosierdzie i litość były objawione w każdym czynie jego życia. Jego serce obdarzyło synów ludzkich czułym współczuciem. Przyjął ludzką naturę, aby mógł dosięgnąć potrzeb człowieka. Najubożsi i najskromniejsi nie obawiali się do niego przystąpić. Pociągał nawet małe dzieci. Z przyjemnością wchodziły na jego kolana. I przypatrywały się owemu zamyślonemu, łagodnemu z miłości obliczu. Jezus nie zataił ani jednego słowa prawdy, lecz wypowiadał ją zawsze w miłości. W swoim obcowaniu z ludźmi wykazywał największy takt oraz głęboko życzliwą uwagę. Nigdy nie był szorstki. Nigdy niepotrzebnie nie wypowiedział ostrego słowa, nigdy też nie sprawił zbytecznego bólu wrażliwej duszy. Nie krytykował ludzkiej słabości. Wypowiadał prawdę, lecz zawsze w miłości. Odsłaniał obłudę, niewiarę i nieprawość, lecz gdy wypowiadał ostrą naganę, miał zapłakany głos. Płakał nad Jerozolimą, miastem, które miłował, a które odmówiło przyjęcia go, drogi, prawdy i żywota. Odrzucili go zbawiciela, lecz on odnosił się do nich z litościwą czułością. Jego życie było życiem samozaparcia i dbałej troski o innych. Każda dusza była w jego oczach cenną. Chociaż jego zachowanie zawsze cechowała boska godność, z najczulszym szacunkiem zginał się przed każdym członkiem Bożej rodziny. We wszystkich ludziach dostrzegał upadłe dusze, których zbawienie stanowiło jego misję. Charakter Chrystusa jest taki, jak został objawiony w jego życiu to jest charakter Boga. Serca ojca wypływają do synów ludzkich strumienie boskiej litości uwidocznione w Chrystusie. Jezus czuły litościwy zbawca był bogiem objawionym w ciele z pierwszego listu do tymoteusza to właśnie w celu odkupienia nas Jezus żył, cierpiał i umarł. Stał się mężem boleści, abyśmy my mogli zostać uczynieni uczestnikami wiecznej radości. Bóg zezwolił swojemu umiłowanemu synowi, pełnemu łaski i prawdy, aby ze świata nieopisanej chwały przyszedł na świat zeszpecony i zniszczony grzechem, zaciemniony cieniem śmierci i przekleństwa pozwolił mu aby opuścił łono swojej miłości oraz wielbienia aniołów i znosił pochańbienie zniewagę poniżenie nienawiść i śmierć kara pokoju naszego była na nim a sinością jego jesteśmy uzdrowieni z księgi izajasza spójrz na niego Znajdującego się na pustyni, w Getsemale i na krzyżu. Nienaganny syn Boży wziął na siebie ciężar grzechu. On, który był jedno z Bogiem, odczuł w swojej duszy straszną rozłąkę, którą grzech powoduje pomiędzy Bogiem a człowiekiem. To wymogło z jego ust okrzyk udręki: Boże mój, Boże mój, Czemuś mnie opuścił, z ewangelii Mateusza. To ciężar grzechu, odczuwania jego potworności i rozłąki duszy z Bogiem, właśnie to było tym, co złamało serce syna Bożego. Lecz ta wielka ofiara nie została złożona w celu wywołania miłości do człowieka w sercu ojca. Nie po to, aby uczynić Go chętnym, by ratował. O nie! Tak Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna z Ewangelii Jana. Ojciec nie miłuje nas ze względu na to wielkie przebłaganie. On jest gotował właśnie dlatego, że nas miłuje. Chrystus był tym środkiem wyrazu, przez który mógł wylać swoją nieskończoną miłość na upadły świat. Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał. Z drugiego listu do Koryntian. Bóg cierpiał wraz ze swoim synem. Serce nieskończonej miłości zapłaciło cenę naszego odkupienia w męce znoszonej w Getsemane i w śmierci poniesionej na Kalwarii. Jezus powiedział. Dlatego Ojciec mnie miłuje, bo ja oddaję swoje życie, aby je znowu wziąć z Ewangelii Jana. To znaczy, mój ojciec tak was umiłował, że miłuje mnie nawet więcej za oddanie mojego życia dla waszego odkupienia. Przez to, że stałem się Waszym zastępcą i poręczycielem, przez zrzeczenie się mojego życia, przez wzięcie na siebie Waszej odpowiedzialności i Waszych przestępstw, jestem mojemu Ojcu droższy, gdyż za sprawą mojej ofiary Bóg może być sprawiedliwym, a mimo to usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Nikt oprócz syna Bożego nie mógł dokonać naszego odkupienia, gdyż jedynie ten, który znajdował się na łonie Ojca, mógł go oznajmić. Tylko on, który znał wysokość i głębokość Bożej Miłości, mógł ją objawić. Nic oprócz nieskończonej ofiary złożonej przez Chrystusa z powodu upadłego człowieka nie było w stanie wyrazić, Miłości Ojca do zgubionej ludzkości. Tak Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego syna. Dał go nie tylko po to, aby żył wśród ludzi, aby dźwigał ich grzechy i umarł jako ich ofiara. On dał go upadłemu rodzajowi. Chrystus. Miał się utożsamić z korzyściami i potrzebami człowieczeństwa. On, który był jedno z Bogiem, związał siebie z synami ludzkimi więzami, które nigdy nie mają zostać zerwane. Jezus nie wstydzi się nazwać ich braćmi z listu do Hebrajczyków. On jest naszą ofiarą, naszym ordownikiem, naszym bratem posiadającym naszą ludzką postać przed tronem Ojca i mającym powietrzne czasy pozostać jedno z rodzajem, który odkupił, synem człowieczym. Wszystko po to, aby człowiek mógł zostać podniesiony z upadku i degradacji grzechu, aby mógł odzwierciedlać Bożą miłość i mieć udział w radości świętości. Cena zapłacona za nasze odkupienie, nieskończona ofiara naszego niebiańskiego Ojca w oddaniu swojego Syna, aby za nas umarł, powinna dać nam wyższe pojęcie o tym, czym możemy się stać przez Chrystusa. Gdy natchniony apostoł Jan ujrzał wysokość, głębokość i szerokość miłości Ojca do ginącego rodzaju, Napełniło go uwielbienie i cześć. I doznając niepowodzenia w znalezieniu odpowiedniej mowy do wyrażenia wspaniałości i czułości tej miłości, wezwał świat, aby się jej przyglądał. Patrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec, abyśmy byli nazwani dziećmi Bożymi. Z pierwszego listu Świętego Jana Jakąż wartość nadaje to człowiekowi? Poprzez przestępstwo synowie ludzcy stali się poddanymi szatana. Poprzez wiarę w pojednawczą ofiarę Chrystusa synowie Adama mogą stać się synami Boga. Skutek przyjęcia ludzkiej natury, Chrystus podnosi ludzkość. Upadli ludzie zostają umieszczeni tam, gdzie poprzez łączność z Chrystusem Mogą naprawdę stać się godnymi miana dzieci bożych. Taka miłość nie ma odpowiednika. Dziećmi niebiańskiego króla, cóż za cenna obietnica, temat do najgłębszych rozmyślań, niezrównana miłość Boga do świata, który go nie miłował. Owa myśl posiada moc pokonującą duszę, i sprowadza umysł w niewolę Bożej woli. Im więcej studiujemy boski charakter w świetle krzyża, tym lepiej widzimy miłosierdzie, czułość i przebaczenie połączone ze słusznością oraz sprawiedliwością. I tym jaśniej dostrzegamy niezliczone dowody miłości, która jest nieskończona i współczująca, przewyższająca. Tęsknę współczucie matki do swojego samowolnego dziecka.